W latach 1995-2005 była pani naszą pierwszą damą Polek i Polaków. Z badań dla IBRIS w 2020 roku dowiedzieliśmy się, że naszą ulubioną pierwszą damą. Ale chciałem zapytać o ten okres pomiędzy 2005, jeszcze Pałac Prezydencki, a 2006 i kolejnymi nowe wyzwania. Jak pani sobie poradziła z tą zmianą? Bo zapewne ta zmiana była spora. Spora to jest mało powiedziane, bo to było trzęsienie ziemi w naszym życiu. Dwie kadencje, 10 lat bycia w Pałacu Prezydenckim z ochroną, z kucharzami, którzy przygotowywali posiłki, z paniami, które sprzątały, czyli zero takich obowiązków każdej zwykłej gospodyni domowej. Takich gospodyń mamy miliony i taką byłam do 95 roku, więc odpadło robienie zakupów, prania i tym podobne. I ten powrót do normalnego życia dla mnie był ok, bo ja to lubię. Dla mnie to są takie codzienne sprawy, czymś bardzo miłym. Powrót do takiej oswobodzenia się od ochrony, bo 23 grudnia 2005 roku, tego samego dnia ja nie miałam już ochrony, w związku z tym to jest taka wolność, wychodzę, wszystko jest ok, no ale trzeba było zagospodarować ten bezmiar wolnego czasu, który pojawił się, którego nie miałam, wolnego czasu nie miałam. I nagle jest go bardzo dużo. Tak, i raptem jest jego bardzo dużo, więc pierwsza myśl była taka, zacznę pisać książki. Przełożę te 10 lat na strony książki, ale jeszcze przed końcem kadencji drugiej dostałam propozycję prowadzenia programu Lekcja Stylu i to zupełnie przewartościowało moje wcześniejsze plany, także zaczęło się bardzo sympatycznie od prowadzenia programu, nigdy wcześniej o tym nie myślałam, było to zupełnie nowe wyzwanie, po programie przyszła książka Lekcja Stylu i kolejne projekty. Natomiast no, trzeba było przyzwyczaić się do takich zwykłych rzeczy, to o czym zawsze marzyłam, to jest powrót na przykład do prowadzenia samochodu. Przez 10 lat nie prowadziłam samochodu i przyznam, że te pierwsze próby prowadzenia samochodu nie były wcale takie łatwe, bo bardzo... Pewnie stres trochę, prawda? Ogromny stres. Zmieniła się Warszawa, ale za pierwszym razem, kiedy prowadziłam samochód, to dojeżdżałam do skrzyżowania i jakiś samochód cofa się, ktoś mówi, Matko Boska, nie wierzę, Pani Prezydentowa! Ja mówię, Boże, to się może bardzo źle skończyć, ale z drugiej strony to ja decydowałam, co mogę robić, także miałam możliwość spotykania się z przyjaciółmi. No i to, co było najważniejsze, szczerze powiedziawszy, jeden punkt taki stały, to była fundacja. Właśnie. Fundację założyłam w 97 roku i ta sama grupa osób była wokół mnie, jedynie poszukiwaliśmy nowego miejsca na biuro, ale że tak powiem, w toku mieliśmy wszystkie wcześniejsze programy, także to było już była dojrzała też fundacja Porozumienie tak, bez barier. Tak, tak, założona w 97 roku, tak. Także to już tak, to już był taki już to było sporo lat doświadczenia. No tak. A właśnie, to Pani zaangażowanie, przecież Pani poświęciła masę czasu, masę też swojej energii na pomaganie innym ludziom, co nie zawsze jest wyborem pierwszym, prawda, dla wielu osób, które też mają różne możliwości. Dlaczego akurat dla Pani jest to takie ważne, żeby wspierać, kreować, inspirować, pomagać drugiemu człowiekowi? Czemu to jest dla Pani takie ważne? Ja myślę, że przede wszystkim ja wyniosłam to z mojego domu rodzinnego. Moi rodzice byli zawsze tacy bardzo społeczni i socjalni. Mama prowadziła otwarty dom, otwartą kuchnię, także wszystkie dzieciaki do nas padały, żeby móc zjeść ciepłą zupę. Mama zrezygnowała z pracy, inne mamy nie, więc to było jakby oczywiste, ale przyznam, że bardzo ważne dla mnie było to, jak mąż wygrał wybory w 95 roku, że ja czułam moje uprzywilejowanie, że tylko dlatego, że jestem małżonką Aleksandra Kwaśniewskiego, stałam się pierwszą damą. I pomyślałam sobie, to nie jest takie oczywiste dla każdego, nie każdy będzie miał możliwość doświadczenia tego. W związku z tym ja miałam wrażenie, że mam do spłacenia jakiś dług wdzięczności dla wszystkich tych, którym chciało się pójść zagłosować na Aleksandra Kwaśniewskiego. W związku z tym właśnie tą moją uprzywilejowaną
rolę za to, że znalazłam się w tym, a nie innym miejscu, postanowiłam pomagać na taką skalę, jak mogłam. Najpierw to były małe takie kroki, potem doszłam do wniosku, że samo spotykanie się z ludźmi, wysłuchiwanie tego, czy w Pałacu Prezydenckim, czy gdziekolwiek, to było mało, więc założyłam fundację, zaczęłam zbierać środki, wspomagać także inne organizacje pozarządowe i kreować duże programy, takie, które były związane z profilaktyką prozdrowotną, bo wiedziałam, że to jest bardzo ważne. Jeden z najważniejszych projektów to był ten projekt związany z onkologią dziecięcą. Wspomogliśmy wszystkie szpitale onkologiczne w Polsce, żeby uwieńczyć to w 2005 roku oddaniem Kliniki Onkologii Dziecięcej wybudowanej ze środków fundacji. Projekty, które były kierowane do uzdolnianych dzieciaków, więc to były i stypendia, i to były wyjazdy dla dzieci, które straciły ojców pełniących obowiązki jako policjanci, jako górnicy, goprowcy i tak dalej, i tak dalej. Tych projektów było bardzo, bardzo wiele. Wspomaganie osób niepełnosprawnych, finansowanie rodzicom wyjazdów na obozy dla dzieci niepełnosprawnych. Tak odpłacałam za to, że Polacy zechcieli postawić mnie w tej roli pierwszej damy. Piękne. A gdyby pani mogła w jakiś sposób, takimi osobistymi obserwacjami, wypowiedzieć się na temat współczesnej jakości życia Polek i Polaków. Oczywiście nie silimy się tutaj na jakąś analizę taką bardzo głęboką, ale tak jak pani to widzi, czy dzisiejsi Polacy, czy Polki i Polacy dzisiaj żyją według pani życiem pełnym pasji, czy też być może jest to dla nich czas trudny? Jak pani to odczuwa? Ja myślę, że jest i tak, ponieważ ja mam możliwość spotykania osób żyjących taką pełnią życia, którzy naprawdę realizują swoje pasje, co jest bardzo istotne jeszcze w różnym wieku, ponieważ nasze projekty w ostatnich latach to są projekty kierowane do seniorów. To oswajanie starości to jest jeden z naszych takich sztandarowych projektów ostatnich lat. I my to widzimy, że wiek to nawet nie cyferki, to są tylko liczby. Więc ja mówię, wiek mamy w sercu i w głowie. Więc są takie osoby, które żyją prawdziwą taką pasją, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że teraz, zwłaszcza w tym bardzo trudnym czasie, po pierwsze COVID, po drugie wojna w Ukrainie, kłopoty ekonomiczne, gospodarcze, ogromna grupa Polaków, która boryka się z prawdziwymi takimi trudnościami, wyzwaniami dnia codziennego. Czujemy to w naszej fundacji, staramy się pomagać na taką skalę, na jaką to jest możliwe, głównie naszych seniorów, którzy bardzo często żyją z takiego bardzo chudego portfela, w związku z tym brakuje pieniędzy na leki, brakuje pieniędzy na opłaty, o przyjemnościach nie wspominam. Także ja bardzo bym chciała, żebyśmy myśleli właśnie o tych starszych, bo w pewnym momencie w fundacji postanowiliśmy, że przewartościujemy nasze programy. Tak naprawdę około 20 programów realizowaliśmy przez te pierwsze lata, których adresatami były głównie dzieci i młodzież. Szkoły tolerancji fantastyczne, taką szkołę organizowaliśmy w 2001 roku w ośrodku Perkos pod Olsztynkiem. Ciągle byli młodzi dzieci, młodzi i tak dalej. I w pewnym momencie doszłam do wniosku... pewna zmiana. Tak, że doszliśmy do wniosku w fundacji, że jest tak wiele organizacji, które wspomagają dzieci, są dla nas najważniejsze, także to jest oczywiste, więc zaczęliśmy myśleć o seniorach. Także wy, kochani, też pamiętajcie o swoich seniorach, mamach, ojcach, babciach, dziadkach, pradziadkach i tak dalej. Oni są godni naszej uwagi. My nakręciliśmy taki piękny, społeczny klip, do którego zaprosiłam pana Pieczkę, którego kocha cała Polska i byłam ogromnie szczęśliwa, że zgodził się wystąpić w tym klipie, gdzie poprosiłam pana Franciszka Pieczkę o to, że wygłosił jedną krótką sentencję: czy całe moje życie nie jest godne twojej uwagi? Czy nie jesteś cząstką mnie? Już sobie wyobrażam takie... Franciszka Pieczkę tu, z jego charyzmą. Opar się o biurko i z błyskiem wokół pewnie. W setce nagrał to.
Piękne, piękne. Pytam o tą jakość życia trochę też dlatego, że no, czytając różne badania widzę, że Polaków dzisiaj doświadcza mocno i stres, i frustrację, i osamotnienie. A z drugiej strony, proszę zobaczyć, pani prezydentowo, mamy tak zwany postęp. Mamy szybkie samoloty, mamy szybkie pożyczki, mamy szybkie randki, mamy szybkie komputery. Wszystko teoretycznie powinno się zgadzać. Skąd bierze się ten rozdźwięk, że my mamy teoretycznie wszystko, a w praktyce tak wiele osób na przykład jest samotnych, schorowanych, w niepokoju? Jak to się dzieje? Może właśnie to, co pan powiedział tu w tym wprowadzeniu. Żyjemy za szybko. Szybkie wszystko. Wszystko jest za szybko. A ten slow food, slow life, to jest chyba pomysł na siebie, na bliskich. Dlatego, zwolnić. Tak, no, my musimy się zastanowić tak naprawdę, dokąd zmierzamy, co jest dla nas najważniejsze w naszym życiu. Bo ja bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy by chcieli pójść taką bardzo szybką ścieżką kariery. Mój mąż po prezydenturze przez 5 lat wykładał na Georgetown University. Jak przylatywałam do męża, mieliśmy spotkania z jego studentami. Siedziało tam z 50 osób na jakimś wieczornym takim spotkaniu. I co było dla nich najważniejsze? Dla nich formuła, że ja mając 40 lat, byłam pierwszą damą i mogłam realizować swoje projekty. I małżonek 41 lat został prezydentem. W związku z tym pytanie na wprost, co zrobić, żeby zostać w tak młodym tak wieku szybko. Prezydentem. I to byli ludzie z całego świata, mnóstwo Sprytne Azjatów. Pytanie. Pyk od razu, jak to zrobić. W związku z tym trzeba się zastanowić, jakie są wyzwania, co jest dla nas najważniejsze. I ja tego nie pojmuję, szczerze powiedziawszy, że ktoś, kto ma na Instagramie, na Facebooku tysiące polubień, ma wrażenie, że kiedy zachoruje, kiedy zacznie się źle dziać w jego życiu, to grono followersów przybiegnie i zrobi mu herbatę albo ugotuje rosół. Więc zastanówmy się, co jest dla nas najważniejsze i kto jest dla nas najważniejszy. Bo rzeczywiście te badania, które ostatnio przeczytaliśmy, bo pewnie dotąd pan chciałby zmierzać, które przygotowała Martyna Wojciechowska, zrobione na ogromnej grupie 180 tysięcy młodych ludzi. Młodych niesamowita ludzi. Grupa. Są porażające, tak. Porażające, bo tak. My mówimy, no fajnie, nasze życie jakby już trochę za nami, tak? Ja dobiegam do 70, jest ogromna, jesteśmy tym społeczeństwem starzejącym się i żyjemy dłużej. Tylko kto będzie zarabiał na te nasze emerytury? Tak. Młodzi ludzie, którzy są przyszłością, naszą przyszłością, mówimy, oni są mądrzejsi, mają taki pomysł na życie, więcej zarabiają już w młodym wieku. Ale to nie jest ta grupa, która zarobi w przyszłości na nasze emerytury. Jeśli tak wiele młodych osób, 10% spośród tych 180 tysięcy wspomina o tym, że miało myśli samobójcze. To jest przerażające. Koszmarne dane. Myślę, że za mało czasu poświęcamy dla własnych dzieci, dla wnuków. Fatalnie wygląda polska szkoła, totalna degrengolada w naszym kościele. Więc myślę, że o tym powinniśmy myśleć, jak wiele mamy do zrobienia we własnych domach, jak powinniśmy zmienić jakość naszego życia, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że ten właśnie pęd powoduje, że jedziemy po całym świecie, mamy różne możliwości, szybkie samochody, jak pan powiedział, te szybkie randki. Trzeba zwolnić, trzeba usiąść i zastanowić się, co możemy wzajemnie sobie ofiarować. To czyli jest to najważniejsze. Z takiej kultury osiągnięć, którą niewątpliwie mamy wokół, na bycie tu i teraz z drugim człowiekiem w relacji. Jest to kłopot, bo też jedna cząstka tych badań i też różne inne badania mówią o tym, że coraz więcej osób deklaruje samotność, że czują się po prostu osamotnione. My zresztą w naszym wspólnym projekcie właśnie temu tematowi będziemy się z największą troską naszą przyglądać. No i faktycznie, jak to się dzieje, że w takiej Warszawie, gdzie mamy już pewnie powyżej 2 milionów ludzi, przypuszczam, gdzie przecież no co krok możemy kogoś spotkać i na tych social mediach, o których pani wspomniała, mamy 5 tysięcy znajomych, ktoś deklaruje w ankiecie, ja się nie mam do kogo odezwać, nie tęsknię, nikt mnie nie zapyta, czy mi coś potrzeba. Jak to się stało, że my dzisiaj jesteśmy samotni? No właśnie, zabrakło takich spotkań face to face. Ja wspomniał pan o tej popularności. Ja mam wrażenie, że ta popularność do tej pory jest tak wysoka z tego względu, że ja nie miałam od samego początku wątpliwości, że najważniejsze dla mnie, to był czas bez telefonów komórkowych, to właśnie, musimy powiedzieć, ale to spotkania właśnie twarzą w twarz było najważniejsze. Każda kampania wyborcza
to są spotkania przez wiele, wiele miesięcy z tysiącami ludzi. To jest uściśnięcie milionów rąk. Prawdziwych rąk. Dwie kadencje. Tak, nie emotikony, tylko tak, prawdziwe tak. ręce. I trzecia ważna kampania to jest 2003-2004 rok, przed referendum europejskim, kiedy jeździliśmy z mężem po całym kraju, namawialiśmy Polaków, żeby powiedzieli tak dla Unii Europejskiej. I to patrzenie sobie w oczy i te uściski rąk i umiejętność wsłuchiwania się jest bardzo ważne. Ja jestem gadułą, zresztą bardzo często jestem proszona na różne spotkania, gdzie jako mentorka mówię o różnych rzeczach, ale umiem i lubię słuchać, bo dzięki temu, że mogłam przez całe moje życie słuchać mądrzejszych ode mnie, bardzo wiele się dowiedziałam. Mogłam dzięki temu kreować nasze projekty fundacyjne związane właśnie ze zdrowiem psychicznym lata temu, czy właśnie zajmowaliśmy się osobami z problemami HIV-AIDS, to tylko dlatego, że słuchaliśmy fantastycznych lekarzy, którzy przekonywali pani prezydentowo, to pani musi otworzyć Pałac Prezydencki dla tych ludzi, bo będzie to znak. Tego inny nie zrobi, bo to będzie znak. Jesteście dla nas ważni. I rzeczywiście robiliśmy to z księdzem Markiem Nowakiem. Jeździliśmy po całym kraju, gdzie mówiliśmy o tym, że to są osoby, o które trzeba o zadbać. Godność zawalczyć. Tak, godność to jest bardzo ważne słowo. Ale to, o czym pan powiedział, rzeczywiście, jak mam spotkanie ze starszymi osobami, dlatego powiedziałem panu, że ta samotność dla mnie jest tak istotna, bo w naszych projektach związanych z oswajaniem starości, jak spotykamy się z osobami takimi 70, 80, 90, prowadziłam takie programy telewizyjne, to osoby mówiły tak, zdrowie jest bardzo ważne, czy w zasadzie mówi się najważniejsze, wejście w te takie dorosłe czy stare lata, bo ja się nie boję tego słowa, żeby powiedzieć starość, w takim dobrostanie. Jestem zdrowy, mam w miarę zabezpieczoną swoją przyszłość, czyli jakoś tam odkładało się te pieniądze, żeby na stare lata było z czego wyjmować, bardzo ważne. I najważniejsza rzecz to jest pielęgnowanie naszych znajomości, naszych relacji, przyjaźni, bo powiedzieli poza wszystkim, poza brakiem możliwości dostania się do lekarza, dolegliwościami, że mamy reumatyzm, dziesiątki innych chorób, to formuła wypowiadana najczęściej to jest samotność. Nie odzywają się dzieci, nie odzywają się wnuki, wielu z naszych przyjaciół, znajomych odeszło. Odchodzi. I zostaje samotność, zostanie w czterech ścianach, jest dramatem. Dlatego tak nam zależy, żeby wyciągać te osoby z domów. Natomiast jak spotykam się z młodymi ludźmi, czy uczestniczę w takich spotkaniach, gdzie intelektualni, fantastyczni ludzie, którym się powiodło w życiu, pytamy się, słuchajcie, a co sądzicie na temat samotności? To wiele osób mówi, ale ja chcę być sama ze sobą. Czy jest, kto jest ode mnie fajniejszy? Tam jest więc coś takiego, że kto mądrzej coś potrafi powiedzieć? Kto dla mnie jest większym autorytetem na przykład niż ja sam, czy ja sama? I myślę sobie, że jeśli te osoby przeżyją kolejne dekady swojego życia, to trochę skorygują pewnie. To zobaczą, że ta formuła, że jest kim pójść do kina, najważniejszy partner, to jest to, że do końca życia, żebyśmy mieli tę osobę, z którą możemy wypić wspólnie herbatę, czy wzajemnie trzymać się za ręce, wyjść do kina, oglądać coś, spotkać się ze znajomymi. To jest bardzo ciekawe wątki pani porusza, bo faktycznie z jednej strony mieliśmy demokrację liberalną, która przyniosła nam masę wartościowych zjawisk, ale z drugiej strony może ta demokracja faktycznie takie światła Jupiterów na nas samych kierowała, bo wolność, bo emancypacja, bo róbcie co chcecie, bo macie też możliwości. I czy nie poszliśmy odrobinę za daleko z takim społecznym narcyzmem, że młodzi ludzie nam dzisiaj odpowiadają, jestem najważniejszy, gdy tymczasem mama, która ma tam powiedzmy 80 lat, jest widywana tylko dwa razy w roku na święta, bo ten młody człowiek robi karierę. Nie ma nic złego w robieniu kariery, ale z drugiej strony byłoby cudownie, gdybyśmy pamiętali o swoich bliskich. No tak, to co jest najistotniejsze, chyba takie słowo, klucz do tego wszystkiego, to jest balans. Piękne. To jest taki balans, żeby znaleźć ten balans i w sobie, i żeby znaleźć ten balans na życie. Bo na końcu, jak zaczynamy się zastanawiać, co jest najważniejsze, to jest kontakt z drugą osobą. Czy ta miłość przez małe, czy przez duże M
A nawet wielkie niekiedy. Najważniejsze. Tak. No właśnie, nikt pewnie na łożu śmierci nie mówi, żałuję, że nie pracowałam więcej, żałuję, że nie zrobiłem więcej spotkań, tylko raczej myślimy wtedy, że zdążyliśmy na szczęście się pogodzić, przytulić. Tak, no tak. I też często i chcemy mieć tych bliskich wokół siebie. Właśnie. Więc trochę już odkrywając karty dla uczestników naszego wydarzenia, Życie pełne pasji, ale także wydarzenia Live Life Now, chcemy tutaj no, troszkę już zdradzić, że nasz wspólny projekt będzie dotyczył właśnie tego obszaru, że mamy taką wizję, takie marzenie, być może zabrzmi to górnolotnie, ale żeby nikt w Polsce nie był zupełnie sam. I jeśli będziemy potrafili się w jakiś sposób do tego przyczynić naszą publikacją, naszą akcją, no to bardzo też nam zależy, żebyście Państwo nas wspierali, żeby nasi słuchacze, nasi widzowie też może tą akcją się za jakiś czas zainteresowali. Będziemy oczywiście o niej mówić, będzie ona również obecna w mediach. No i niezwykle jest mi przyjemnie, jestem wręcz zaszczycony Pani Prezydentowo, że Pani też swoją kolejną energię i kolejny czas poświęca na następny projekt, żeby po prostu pomagać tym osobom, które są samotne. Cudownie, że Pani jest z nami. Ja ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję, że możemy wspólnie robić tą fantastyczną akcję, że powstaje książka, że... Tak. Mamy znakomitych rozmówców, którzy mówią na temat samotności z różnych perspektyw, dzieląc się czasem takimi intymnymi swoimi doznaniami. Także czekajcie Państwo, kupujcie, książka niedługo się ukaże. A ja chciałam wszystkich Państwa ogromnie ciepło pozdrowić. Ogromnie żałuję, że ze względów rodzinnych nie mogę być z Wami, bo obiecałam Panu Jakubowi, że przyjadę. Ogromnie, ogromnie jest mi przykro. Następnym razem super. Znajdziemy taki termin, żeby spotkać się twarzą w twarz, o czym mówiła mi, to jest super. Tak bardzo ważne. Także wspaniałego przeżywania wspólnego czasu ze wszystkimi wykładowcami i życzę Państwu, żeby nikt z Was nigdy nie był samotny. Bardzo Pani dziękuję. Dziękujemy Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego.